pomagałem naprawić dach i uratowałeś mnie. Nie, ratowałem deskorolkę. A, więc to deskorolka. Tak, a co? Co chciałeś z nią zrobić? Zatrzymać się! Chciałem zrobić to, co powiedział Gumball. Porolkować. Pojeździć na desce. Tak, ale nadal nie wiem, dlaczego masz tę deskę. No, bo jestem skejtem. Co? No i dlaczego oni się śmieją? Jestem pewny, że pan tata się śmieje, bo inni się śmieją. A inni się śmieją, bo doskonale wiedzą, że jesteś pozerem. Jak to jestem pozerem? No, nigdy nie widziałem, żebyś jeździł na desce. Aha, to oznacza tylko, że wielu rzeczy o mnie nie wiesz. Nie wiem na przykład, jak wyglądasz z profilu. Co to znaczy? To znaczy, że pokazujesz tylko 3/4 twarzy, bo inaczej wyglądasz dziwacznie. To jeszcze nie dowodzi, że jestem pozerem. Więc twierdzisz, że jesteś skejtem? Oczywiście. A umiesz jeździć? Tak. A gdybym kazał ci zrobić trik tu i teraz na desce, zrobiłbyś? Jasne. Ekstra! To mnie nauczysz. Co masz na głowie? Coś nie tak? Kolo, nie nosi się żadnych ochraniaczy. Wystarczy mieć je przy sobie, żeby inni myśleli, że ich ci nie potrzeba. A co jeśli zrobię sobie krzywdę? Wtedy trafisz do składanki faili tygodnia na Elmore Stream. A co jeśli zrobię sobie naprawdę mega krzywdę? Wtedy dam to na Elmore Stream do składanki faili miesiąca. Spokojnie, zanim staniesz na desce, musisz się przeszkolić. Skejci ubierają się niedbale i noszą sznurowadła zamiast pasków, bo nikt nie może wyglądać jak oni. To skąd biorą swoje ubranie? Z second handu? Nie, ze sklepu dla skejtów. Co za różnica? Wszystko kosztuje 10 razy więcej. Ha! Ty smutny konformisto! Ha! Ty smutny konformisto! I o to chodzi. Okej, teraz trzeba sprawdzić, czy jesteś goofy, czy regular. Teraz to się w ogóle czuję głupawo. Chodzi o to, jak stoisz na deszce, Kolo. Masz z przodu lewą nogę, czy prawą? Mam nadzieję, że obie nogi mam raczej obok siebie. Ach, okej. Którą stopą piszesz? Co? Ach, dobra. No to przechyl się mocno w przód. Co to było? Myślałem, że to jest jakieś ekstra ćwiczenie dla skejta. Raczej miał sprawdzić, którą stopę wysuniesz, żeby się nie... Okej, jeszcze raz. Kazałeś mi to powtórzyć. Odpuść sobie. Zwijamy się. Słuchaj, kto wymyślił jazdę na desce? Akurat tego dokładnie nikt nie wie. Powstanie skateboardingu owiane jest mgłą tajemnicy. Wystarczy powiedzieć nie wiem, albo później sprawdzę w necie. Ale ja przecież wiem. Wszystko zaczęło się dawno, dawno temu. Jest tutaj, Lordzie Hamilton, ten nicboń, który skradł panu czasomierz. Muszę znaleźć sposób, jak umknąć tym czterem dżentelmenom. Rozejrzę się więc po tym zaułku. Nie uciekniesz nam, gagatku. Mam cię! Azalisz, zaprawdę można sprokurować z tego jakiś wehikuł? Przedni pomysł, druhu. Witam, szanownego pana. Dzień dobry, sir. Pocieszne doprawdy.